Witamy serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w pięknym miejscu, bo jesteśmy w Zakładzie Krawieckim. Dalej jesteśmy koło tematu duszpasterstwa i dalej jesteśmy koło tematu talentu. W ramach Tygodnia z Ewangelią mówimy o talencie, mówimy o tym, czym jest talent i zastanawiamy się, w jaki sposób można ten talent znaleźć i go wykorzystać. Na początek takie pytanie do Państwa. W jaki sposób w Waszym duszpasterstwie, które się nazywa talent, właściwie można powiedzieć, no, jest wyciągnięty na piedestał. W tym duszpasterstwie rozumiecie słowo talent. Wiemy, że to jest dar Boży, ale jednocześnie każdy dar Boży jest zobowiązujący. A więc talent jest też zobowiązaniem i ja to tak pojmuję. Jeżeli organizuję spotkania dla przedsiębiorców, to po to, żeby pomóc w rozwijaniu tych talentów, które są darem Pana Boga, ale też pewnym zobowiązaniem. Padnie to pytanie kiedyś, co zrobiłeś z tym, co otrzymałeś? Czy jesteś bogaty przed Bogiem? Talent, no co znaczy dla mnie? Tak, właśnie. Wydaje mi się, że jestem bardzo przez Pana Boga obdarowana talentami. Rozumiem to, taką umiejętność w różnych dziedzinach, robienia różnych rzeczy. W tym momencie odkryłam talent do krawiectwa artystycznego, ponieważ nikt tego nie robi tutaj w Bielsku. Ja się w tym odnajduję. Przerabiamy różne rzeczy, dajemy im nowe życie, zwężamy, skracamy, wszywamy zamki, a ostatnio bardzo dużo jest sukien ślubnych, bo wesela są otwarte w tej chwili i wszyscy chcą coś tam przerobić, żeby pięknie wyglądać. No wiadomo, że wszyscy chcemy być piękni, a chrześcijanie szczególnie, nie tylko duszą, ale również mają pięknie wyglądać. A do mnie to najbardziej przemawia przypowieść właśnie o tym człowieku, który zakopał swój talent, bo ja odkryłam, jak założyłam działalność gospodarczą i zaczęłam później właśnie przychodzić na spotkania duszpasterstwa talent, że ja swój talent zakopałam. I również pod wpływem spotkań, rozmów, wsparcia kolegów zaczęłam robić różne testy. Odkryłam, że to, co robię zawodowo, jestem chemikiem, to jest jedna rzecz, to jest coś, czego się nauczyłam, ale talenty mam zupełnie inne. Odkryłam sobie całkiem niedawno talent do pisania, odkopałam go, no i teraz się nim mogę dzielić. Tak właściwie. Wczytałem się troszeczkę w tą formację waszą. Jest to bardzo ciekawe. Duszpasterstwo biznesmenów, ludzi, którzy się zajmują interesem. I zrodziło mi się na modlitwie coś takiego. To właśnie chciałem zapytać. Może na początku księdza zapytam. Jak ksiądz myśli, patrząc na tą działalność, to co ksiądz robi, jak ksiądz jeździ między duszpasterstwami, rozpala ten charyzmat, szuka tych przedsiębiorców, jak dobry pasterz tych owiec, pogubionych niejednokrotnie. Bo w tej formacji jest duży nacisk na tą przypowieść o talencie. Jest tam medytacja i tak dalej. Jakby ksiądz mógł powiedzieć, dlaczego Pan Jezus akurat porównał talent, coś co jest materialnego, do, można powiedzieć, do najważniejszej rzeczy. Ja, mimo że wymyśliłem tę nazwę dla duszpasterstwa, bo ono nie miało od początku swojego imienia, to ja bardziej jestem zafascynowany przypowieścią o rolniku, któremu obrodziło pole. I on wykorzystał swoje talenty, żeby ten plon był jak największy. Miał talent do organizowania zaplecza, bo wiedział, co musi zrobić, nawet zburzyć stare rzeczy, żeby pobudować nowe. Ale on pogubił się w tym wszystkim i to jest jakby motyw, który mnie inspiruje, bo tam jest powiedziane, miałeś talent, jesteś bogaty, ale jesteś głupcem. Dlatego, że pominąłeś to, co najważniejsze, nie stałeś się bogaty przed Bogiem. Żeby nie usłyszeć tego słowa, byłeś głupcem. Nie wykorzystałeś. Czytając waszą te zamierzenia formacyjne i w to, co wchodzicie, jest widać, że jest duży nacisk na
na konkretne przykłady z życia różnych świętych na przestrzeni wieków, którzy wykorzystywali swoje talenty. Jak Pani wykorzystuje tą formację, żyje tą formacją na co dzień, bo to nas najbardziej interesuje. No, ja zawsze znajduję w jakimś świętym jakieś słowo dla siebie, co ja mogę wykorzystać u siebie. Jest to dla mnie przykład. Wiadomo, że święci są daleko przed nami, no ale jednak zostawiają nam jakiś ślad i mówią nam różne rzeczy. No i kieruję się również Słowem Bożym. Czytam Słowo Boże. W mojej pracy też kieruję się tym, żeby każdy człowiek doświadczył tej Bożej miłości. Jakkolwiek by to wyglądało. Po prostu dla mnie człowiek jest najważniejszy. Nie sprawy ekonomiczne, organizacyjne, ale człowiek, który u mnie pracuje i człowiek, który do mnie przychodzi. I tu wybrzmiało coś bardzo ważnego, że firma może być miejscem ewangelizacji. Poprzez na przykład jakość kontaktów, które mamy z klientami, z kontrahentami, tu możemy być świadkami. I przedsiębiorca jako osoba znacząca społecznie, jeżeli ma miłość w sobie, to pociąga współpracowników też. Pani wcześniej wspomniała o tym łączeniu, tak? Chemia. No to chemia trochę kojarzy mi się z łączeniem. Pani łączy swoją pasję, swoją pracę na co dzień. Co najbardziej Panią pociąga w tym duszpasterstwie na dziś? Mamy taki ciekawy, można to nazwać, trójpak przedsiębiorcy. To nam bardzo pomaga właśnie formować się i jako ludziom, i jako przedsiębiorcom. Opracował to jeden z członków Talentu. I oznacza to raz w miesiącu msza święta za firmę, raz w tygodniu modlitwa przedsiębiorcy, którą mamy pięknie opracowaną, to chyba jedyna modlitwa przedsiębiorcy w takiej formie, i codziennie czytamy fragment Pisma Świętego. I to w jakiś sposób nam pomaga też no, utrzymywać się w takich ryzach, no bo jednak bycie przedsiębiorcą z konkretnymi wartościami zobowiązuje. No i na koniec takie pytanie, no, gdzie się spotykacie, jak to jest często, gdzie macie swoją siedzibę w naszej diecezji bielsko-żywieckiej? Naszą specyfiką jest to, że nie mamy siedzib. Jedynym majątkiem duszpasterstwa są dwa samochody i jakiś komputer, a liczą się ludzie. I miejsce jest czymś może drugorzędnym, ale W Bielsku spotykamy się w Hałcnowie raz w miesiącu, w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Od razu zapraszamy wszystkich na najbliższe spotkanie. Jeżeli pandemia nam nie pozwoli, będzie spotkanie online, także zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej. 18:15 msza święta w Bazylice i spotkanie formacyjne w domu duszpasterskim. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Życzymy wszystkiego dobrego i aby Pan Bóg poszerzał horyzonty i dawał jak najwięcej właśnie tych zasobów nas wszystkich, żebyśmy się spotykali we wspólnotach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.